Witajcie, laptop Lenovo B5080 po zalaniu. W chwili, kiedy do mnie trafił, bateria była włożona, no ale okej. Miejmy nadzieję, że do płyty głównej nic nie dopłynęło. Jednakże ja od razu to sprawdzę bez próby włączenia tego komputera. Zobaczymy, jak obficie tam dopłynęło. Klientka mówiła, że generalnie znaczy według tego, co powiedziała, nie powinno być tragedii, gdyż ona po prostu chciała wyczyścić ten komputer. No i niestety zbyt obficie zmoczyła szmatkę. Znaczy zmoczyła, używała pianki, tak? Ale wiadomo, pianka też zmienia swój stan skupienia. To nie jest tak, że ona nie przecieknie, tak? Ona się po prostu później skrapla. Czy tutaj nie ma śrubeczki? Nie ma. No super, SSD w środku. W sumie komputer na i7 powinien hulać. Szkoda by było go stracić, tak? Tak więc ok. Odkręćmy górkę i zobaczymy, co tam się złego mogło stać. No dobra, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi do zdjęcia góry. Czekaj, zobaczymy, czy tą klawiaturę da się w jakiś sposób podważyć. Czy trzeba tutaj wykonywać taki dosyć ryzykowny manewr, aby się upchnąć tutaj czymś? No spróbujemy może kostką najpierw, tak, aby zminimalizować. O, wyszło super. Super, udało się nam to zrobić bez jakiejkolwiek straty. Klawiatura i tak jest na śmieci, gdyż klientka po tym zalaniu jeszcze go używała i mówiła, że klawiatura nie działa. Jednak ja znaczy zawsze mówię dla klientów, zalanie jakie by nie było, oddajcie do serwisu, sprawdźcie, niech sprawdzi to osoba kompetentna, która coś się na tym zna albo ma jakąś wiedzę. Tak, żebyście, oszczędzając te kilkadziesiąt złotych za diagnozę bądź za konserwację, no nie wiem, każdy podciąga to jakoś tam inaczej, tak? Nie, mówię, przez tą oszczędność no stosunkowo niedużych pieniędzy możecie uwalić komputer, tak? Bo komputer w chwili zalania nie zawsze musi się zepsuć, jeżeli ciecz dostanie się do płyty głównej. To nie tak. Może być tak, że zostanie zalany mniej istotny obszar, gdzie no generalnie ten płyn nie wyrządzi żadnych szkód, aczkolwiek za
jakiś czas płyta zacznie korodować i już wtedy może się zrobić lipa. Czekajcie. Czy tu wszystko odkręciłem? Wszystko. Czy tu wszystko jest odkręcone? Wszystko. No dobra, to trzeba to jakoś teraz zdjąć. Czekajcie, trochę was odstawię. Przestawiałem coś tutaj. Dobra. Tak powinniście widzieć. Gdzieś miałem tu. O. Dobra, trzeba się przyjrzeć, jak podważyć górną część palmrestu. Albo może po prostu w ten sposób. Nie wiem, czy widzicie teraz, czy nie. Teraz powinniście mieć jakiś tam lepszy widok. Dobra. Powinno zejść. A jak nie tam, to tu. Dobra, ale w tym miejscu chyba coś trzyma. A jak? Przełożyłem śrubkę. Jednak takie przeoczenie do momentu, kiedy jeszcze nie ciągniecie nic na siłę, to. Nic. Co nie ma prawa się zdarzyć, tak? Jesteśmy ludźmi, mają prawo coś przeoczyć. Grunt, żeby działać w miarę rozważnie. Ok. I teraz tak. Dobra, tu wypniemy tę siemkę od touchpada. Klik. Nie no, sytuacja wygląda dobrze, tak? Zobaczcie, tutaj nic nie widać. Nic, żadnych zacieków. Tu, gdzie jest to miejsce, w którym jest obsadzona klawiatura. Tutaj trzeba się przyjrzeć. Na pewno jest sporo kurzu. I to, pod co podciągnąłem rozebranie tego komputera, kiedy określałem dla klienta zakres działań, które podejmę, powiedziałem, że nawet jeżeli komputer na chwilę obecną działa, warto by się mu przyjrzeć. Z tym, że w momencie, kiedy ja już go rozkręcę, tak, i tak będę musiał wziąć pieniądze za no za czas, tak? Za poświęcony nad nim czas, to warto by było po prostu przeczyścić mu chłodzenie i całą tą, że tak powiem, całe to rozpoznanie, tak? Czy problem zaistniał, czy nie, podciągnąć pod konserwację układu chłodzenia. W ten sposób no nie będzie to, że tak powiem, pieniądz wydany tylko dla czystej wiedzy, że a spoko, nie jest zalany, zapłaciłem, ale nie jest zalany, tak? W ten sposób będzie wiadomo, nie jest zalany i konserwacja na kolejne miesiące, lata z bańki. Tak więc, tak działamy. No dobra, pora się uziemić. Standardowo już nogę. I zdejmujemy. Co trochę wam pewnie pogorszy widok, ale muszę zgasić lampkę z tego względu, że siedzi tu żarówka grzewcza. Ostatnio trzymałem sobie tutaj swego gizma. On potrzebował tej żarówki.
Teraz jej nie wyjąłem i jestem już cały spocony, bo lampka była obok głowy. Tak więc wybaczcie. Ale nie można mieć w życiu wszystkiego. No, tak to już jest. Dobra, przed demontażem płyty głównej należy wyjąć resztę gratów. Antenki od karty Wi-Fi, gdyż one są przeciągnięte przez kadłubek. Cyk. I dysk twardy. Dobra, teraz płyta, jeżeli odkręciliśmy wszystkie śrubki, powinna nam wyjść bez większych problemów. Tutaj jest, trzyma się zapewne na gnieździe z układem od baterii. Jakoś mocno się trzyma. Trzeba to podważyć. Strasznie, strasznie mocno. Więc przyjrzyjmy się, czy żadna ze śrubek nie została pominięta. No nie. No dobra, to może inaczej. Po prostu odkręcimy układ od baterii, znaczy gniazdo od baterii. Zawsze da się jakoś podejść do problemu, jak nie z jednej strony, to z drugiej. Płyta jest jeszcze do czegoś dopięta, czy coś jest dopięte do płyty. Zaraz to zobaczymy. Dobra, tutaj kabelek, o ten. To jest chyba od głośników. Odpinamy. I gniazdo zasilania. Tutaj. Cyk. Płyta wyjęta. No i dobra. Zmienimy pasty termo. I w sumie zostawię to już w takim stanie do momentu, aż przyjdzie nowa klawiatura. Gdyż no już, znaczy czas mnie nagli, powiem tak. Chcę iść na siłownię, zaraz przyjdzie klient jeszcze, więc zostawię to w takim stanie, aczkolwiek, tak jak mówię, sam zabieg, znaczy sama operacja. Odpowiedziała nam na pytanie, czy płyta główna jest zalana. Czy nie? Nie można powiedzieć. Pasty nie brakuje. Pasta ma jeszcze niezłą konsystencję. Tak więc nie jest źle. Aczkolwiek, jeżeli już jesteśmy na tym etapie i bierzemy za to pieniądze, wymieniamy to małe badziewko.
na produkt zdecydowanie lepszej klasy, gdyż jak wiadomo, pasty silikonowe nie są, znaczy no, spełniają swoje zadanie, aczkolwiek są produkty, które te zadanie spełniają dużo, dużo lepiej. Radiator nieznacznie zaklejony, znaczy nieznacznie, trochę zaklejony. To przeczyścimy teraz. Wiedziałem, że to kiedyś nastąpi, właśnie zdejmowałem opaskę z nogi, ale to chyba, a spoko, to jest na jakiś taki zatrzask. No, skakuj. No, no, no. Dobra, cyk. I dalej możemy korzystać. Ja na sekundę do kompresora. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle z nagrania. Nie ma sensu, żebym dalej wam pokazywał, jak, nie wiem, przykręcam, montuję wentylator czy coś, tak? Tak jak powiedziałem, komputer w stanie takim poczeka, aż przyjdzie nowa klawiatura i wtedy będziemy działać dalej. Znaczy, pewnie wam tego nie nagram, nie ukrywajmy. Filmik będzie miał tytuł Lenovo B5080 po zalaniu. Coś tam, nie wiem.
oględziny płyty głównej, demontaż płyty głównej. Coś na tej zasadzie. Dzięki za poświęcony czas. Łapka w górę, subskrypcja, dyskusja. Na to liczę. Do następnego.